Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, i zapytali Go, jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział, zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi, lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. Jezus im rzekł, zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, przez płonące miłością serce Maryi, aby ta nauka dla nas była z pożytkiem doczesnym i wiecznym. To był pokarm dla serca, dla umysłu, dla naszego życia. Otwieraj nas, oczyszczaj, aby nic nam nie przeszkadzało słuchać Jezusa. Balchalaj marchadoj melashala marchalon vehalohatolaj maria selon. Hemal Hasham, Hitkanaya, Lepakanu. Dzisiejsza Ewangelia według świętego Marka jest kontynuacją tej wczorajszej, a wczorajsza Ewangelia opisywała postawę Pana Jezusa, kiedy wszedł do świątyni i oczyszczał świątynię z zamętu, bałaganu. Wyganiał tych, którzy sprzedawali gołębie, inne zwierzęta, które miały być przeznaczone na ofiarę. Także powywracał ławki z pieniędzmi bankierom. Bo ten dom uczynili ludzie sobie targowiskiem, jaskinią zbójców. Tam załatwiano ciemne interesy. Tam oszukiwano, manipulowano. Tam plotkowano. Tam dochodziło do różnych sporów. Więc ci ludzie, czyniąc tak, obrażali Boga mieszkającego w świątyni. Zniesławiali Go, luźnili poprzez takie zachowanie. Profanowali tą świątynię, to święte miejsce, które miało być domem modlitwy dla Żydów, ale nawet dla nawracających się narodów. Uczyniliście z tego miejsca jaskinię zbójców. I co ci ludzie, szczególnie odpowiedzialni za to miejsce święte, czynią, arcykapłani uczeni w piśmie szukali sposobu, w jaki sposób go zgładzić. Nie, żeby mu podziękować za to, że oczyścił w końcu tą świątynię, bo nie mogli sobie poradzić z tymi handlarzami. To co robią ci ludzie, właśnie to. W jaki sposób Jezusa uśmiercić, pozbyć się go,
jest dla nas zagrożeniem. To nie jest dla nas problemem. Nie ci handlarze, z których czerpiemy zyski, bo płacą nam za to, że tu handlują. Jaka przewrotność, perfidia. Ludzie, którzy byli, powinni być ludźmi modlitwy, ludźmi Boga. Takimi się na zewnątrz wydawali i nazywali. Czuli bowiem lęk przed Nim. Z drugiej strony się bali Jezusa i dlatego chcieli Go zabić. Bo cały lud słuchał Jezusa zachwycony. Gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką, jest tak napisane. I również tutaj w tej Ewangelii Chrystus jest tym, który przeklina figowiec, który nie przynosił żadnych owoców. Ten figowiec przeklęty przez Jezusa usechł. Tym figowcem uschniętym. Niestety to było wielu ludzi, którzy widzieli Jezusa, słyszeli, a nie uwierzyli. Przede wszystkim ci odpowiedzialni za naród. Bo przecież wielu z ludzi wierzyło w Jezusa. Oni byli więc jak figowiec, który przynosi owoc. Więc Pan Jezus czyni wielki znak. Oczyszcza świątynię zewnętrznie, zachęcając do oczyszczenia duchowego ludzi, którzy szli za Nim. Oczyszczenie ich serc, świątyni ich serc, dusz i ciał. Wolność od grzechu i zła. Prowadzenie przez Ducha Świętego, a wyrzeczenie się złego ducha. Stać się świątynią Boga to wielka sprawa, wielkie zadanie i powołanie. I o to więc chodziło Panu. Po tym oczyszczeniu chodził po świątyni, modlił się do Ojca i pouczał. Ale także ci arcykapłani, czyni w piśmie i starsi, ci naprawdę naprawdę duchowo wstrętni ludzie, trzeba to powiedzieć mocno, dosadnie, mieli czelność jeszcze arogancko z butą pytać Jezusa, jakim prawem to czynisz, kto ci dał tą władzę, bo na pewno nie my. Co tutaj się panoszysz, co tutaj robisz? My jesteśmy panami tego miejsca, tej świątyni. Jakby ci powiedzieć, wynoś się stąd. Więc pełna pogarda, nienawiść do Jezusa. A Pan Jezus ze spokojem, z miłością, ale też odważnie mówi, dobrze, odpowiem wam, ale wpierw mi odpowiedzcie na pytanie moje. Skąd pochodzi chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Dajcie mi jasną odpowiedź. Wtedy ja wam odpowiem. I ci krętacze, ci ludzie chronili siebie. Bali się odpowiadać na to pytanie wprost, więc nie powiedzieli z nieba, czyli od Boga, bo musieliby przyznać, że oni, mimo że to jest od Boga, człowiek, Jan Chrzciciel, no to nie uwierzyli w Niego, nie przyjęli Go. No to jacy to są ludzie Boga? To nie słuchają Boga, nie słuchają proroków Boga. Jeżeli od ludzi, no to bali się ludu, że ludzie przecież uwielbiali, szanowali, czcili świętego Jana Chrzciciela i wierzyli, że jest prorokiem Boga, bo był świętym człowiekiem. Widać to było w każdym jego słowie, zachowaniu. Więc by narazili się ludowi, a chcieli mieć lud pod kontrolą, no i tak trochę też dla swoich interesów, żeby ludzie byli za nimi. Więc powiedzieli, no nie wiemy. Jeżeli wy nie wiecie, skąd jest Jan Chrzciciel, to na pewno nie dowiecie się, skąd ja jestem. Więc Pan Jezus takim dosadnie przez to odpowiedział, więc ja wam nie powiem. Jeżeli wy takich podstawowych spraw nie jesteście w stanie rozeznać. No, bo naprawdę trzeba byłoby właśnie mieć złą wolę albo być zaślepionym człowiekiem, fałszywym, i takim oni byli, żeby nie wiedzieć, że Jan Chrzciciel jest od Boga. A Jan Chrzciciel o kim mówił? O Jezusie. Przecież wskazał na Jezusa. Więc jeżeli by słuchali Jana Chrzciciela, posłuchaliby Jezusa.
odrzucili Jana i odrzucili później Jezusa. Jan więc pochodził z nieba, od Boga. I tym bardziej przecież sam Pan, Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem. On pochodzi z nieba, z wysokości. Więc jeżeli Jan Chrzciciel mówi, to jest Syn Boży, to jest Mesjasz, to jest Bóg, no to pytać Boga, jakim prawem to czynisz i kto ci dał tą władzę, no to naprawdę trzeba być skończonym łotrem. Bezczelny wobec Boga swojego. Zamiast upaść przed Bogiem, przeprosić, żałować, pokutować, nawracać się i powiedzieć, Jezu, wybacz mi, wybacz nam, Jezu, naszą pychę, złość, arogancję, przewrotność, fałsz. Napraw tą świątynię. Zrobiliśmy tyle zła w tej świątyni, pozwaliśmy na tyle zła, tyle fałszu. Panie, przebacz nam, daj nam nowe serca, nowe życie. Chcemy być Twoimi uczniami, chociaż nie zasługujemy na to, bo byliśmy uczniami diabła. Wybacz nam, że chcieliśmy Cię zgładzić nawet. Ulegliśmy szatanowi. Chcemy być wolni od tego. Oczyszczaj świątynię naszych serc. Ile tam brudu jest, plugastwa, kości trupich, zgnilizny. Więc pytać Boga, czy ma władzę, kto Ci dał to wszystko, to prawo. To tylko mogą ludzie, którzy właśnie naprawdę są pogrążeni w mrokach piekielnych wręcz. Jezus jest Panem i Bogiem naszym. To my możemy Go pytać się, co mamy i powinniśmy, co mamy czynić. Czego od nas oczekujesz? Panie, co byś uczynił na naszym miejscu, na moim miejscu? Ty mi dajesz władzę i prawo głoszenia Ciebie, przeprowadzania ludzi do Twojego Kościoła, a ostatecznie do Królestwa Niebieskiego. To Ty mi dałeś tą władzę i moc przekazywania Twojego miłosierdzia w Słowie Bożym, w sakramentach. Chcę być Twoim prorokiem jak Jan Chrzciciel. To wszystko mam od Ciebie. Więc Chrystus nam daje duchową władzę i moc i prawo właśnie do tego, do czynienia dobra i zachęca nas do tego i prosi. Nikt nie może Tobie powiedzieć, zakazuje Ci głosić Jezusa w Kościele. Jeżeli ktoś by coś takiego Ci powiedział, no to on jest, nie jest od Boga. Jak Ci może zakazać to? Jeżeli chcesz głosić Jezusa, powinieneś to czynić. Możemy nawet napominać. Czy tych, którzy błądzą, nawet powinniśmy. A nawet trzeba, żeby napominać tych, którzy są u szczytu władzy Kościoła i błądzą i innych w błąd prowadzają. I to trzeba rzeczywiście pokory i odwagi, żeby to czynić. Niektórzy to czynią, ale potem bardzo są prześladowani, karani. Że ośmielają się mówić prawdę tym, którzy nie chcą słyszeć prawdy, niestety, a są odpowiedzialnymi za wiele ważnych spraw w Kościele. I chcą takich ludzi uciszyć, tak jak chcieli uciszać ci arcykapłani i starsi ludu Pana Jezusa. Chcieli Go zgładzić. I niektórzy, i to właśnie powtórzę, jest to o zgrozo straszne, mając taką władzę w Kościele, chcą tak duchowo zgładzić takich proroków Boga. Karając ich, suspendując, zakazując. Więc nadchodzą trudne czasy, już raz, po raz potem też osobiście mówię, naprawdę bardzo trudne czasy. W Kościele już są i nadchodzą jeszcze trudniejsze. Bo właśnie jest w Kościele zamęt, kryzys. W wielu miejscach jest taki bałagan, targowisko, jak podobne do tego, co Pan Jezus spotkał w świątyni w Jeruzalem. Jak to oczyścić? Ci, którzy chcą to uczynić, właśnie są prześladowani, odrzucani. Żeby zostawić, w cudzysłowie, taki porządek, jaki jest, nic nie zmieniać. I to naprawdę przeraża ilu duchownych,
i biskupów i świeckich, także i w Polsce, jest uwikłanych w różnego rodzaju zło. Niektórzy są karani, chociaż te kary są takie, można powiedzieć, dosyć symboliczne, dotyczące choćby niektórych przełożonych kościoła w Polsce, nawet biskupów. No ale dobrze, że są. Trzeba Kościół oczyszczać. I to właśnie będzie bardzo trudne oczyszczenie, dlatego że ci, którzy niby są sprawiedliwi, jak Pan Jezus spotykał takich ludzi, udawali, że są sprawiedliwi, nimi nie są. A ci, którzy są sprawiedliwi, będą oczerniani, jakby byli najgorszymi gorszycielami w Kościele. Mówię to dlatego, umiłowani, bo właśnie, rozeznawajcie też, proście Ducha Świętego. I powiem, tam, gdzie jest właśnie jakiś kapłan albo kapłani prześladowani, a głoszą prawdę, miłość i miłosierdzie, nie patrzą na to, żeby się ludziom podobać, nawet swoim przełożonym, ale żeby podobać się Bogu, to idźcie do takich księży. Chociaż ze względu na to, żeby cię słuchali księży takich, sami będziecie też prześladowani. Też będziecie pogardzani. Tak jak ci arcykapłani starsi uczeni w piśmie z dzisiejszej Ewangelii pogardzali ludźmi, którzy kochali Jezusa. Ale my wierzymy, że Pan jest z nami. Że w tych doświadczeniach trudnych dla Kościoła obecnego za naszych dni, On zawsze jest w Kościele. On jest w sercach tych, którzy Go miłują i wiernie, jak Jan Chrzciciel, słuchają i idą za Nim. I Jego głoszą, Jego chwałę. I oczyszczają Jego Kościół. Niektórzy w Kościele mają takie szczególne zadanie, bardzo trudne. Oczyszczać, odnawiać, odbudowywać i odmładzać Kościół. Bardzo trudne zadanie, wręcz można powiedzieć szalone. Wręcz prawie, że niemożliwe do wykonania, do wypełnienia. Ale niektórych ludzi do tego powołuje, duchownych i także niektórych świeckich. Dlatego uważajcie, kochani, bo niektórzy pasterze, którzy w środku są wilkami, będą próbowali zwieść, oszukać owce. Niektórzy już to czynią. Bądźcie ostrożni. Nie dajcie się oszukać. Słuchajcie tych pasterzy, którzy naprawdę są pasterzami i wewnątrz owieczkami. Ale uważajcie właśnie na pasterzy, którzy wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Sam Pan Jezus przed tym ostrzega. Fałszywi nauczyciele. Pan Jezus więc odpowiada tym ludziom, ja wam też nie powiem, jakim prawem to czynię. Nie zasługujecie na to. Gdybyście się uniżeli, byli pokorni, żałowali za swoje nieprawości i uwierzyli we mnie, powiedziałbym wam, kim jestem, jakim prawem i jaką władzą to czynię. Więc to było zakryte przed nimi. Ale jawne jest, zauważmy, przed nami. Jezus dzisiaj nam to słowo tłumaczy w taki sposób, wyjaśnia. My wiemy, skąd pochodzi Jezus i gdzie jest teraz. Po prawicy Ojca. Prawo i władza, cała moc i potęga została Mu przekazana przez Ojca Niebieskiego. On jest Panem. Dlatego miłujmy naszego Pana. Nie lękajmy się, czcijmy Go ze wszystkich sił, z całego serca i z całej duszy i całym umysłem. Nie bój się, bo to jest najważniejsze. To jest zadanie i cel Twojego życia. Nie możemy zbaczać ani na prawo, ani na lewo, ani stać w miejscu, albo cofać się. Można tylko jedno, iść do przodu, iść za Panem. A On jest wierny.